Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do paralotni. I był czas, kiedy u podnóża Synajskiej góry Mojżesz owce teścia wypasał. A wkurzony był, bo owce nieposłuszne były i rozłaziły się po całym terenie. A jedna wpierniczyła mu bidon i o suchym pysku siedzieć musiał. I kiedy myślał, że już nic się nie zdarzy i do chałupy po nudnie spędzonym dniu wracać mu przyjdzie, nagle coś gruchnęło, pieprzło jak wszyscy diabli i krzew, przy którym siedział, ogniem się zajął. A płomień buchnął z niego obfity, tak że szata Mojżesza aż się osmaliła, a i niejednej owcy zadek wypaliło. Aby uniknąć większych zniszczeń, Mojżesz złapał za kocyk, na którym siedział i jął nawalać nim po krzewie gorącym celem jego ugaszenia. I tu się krzyki ozwały. I Mojżesz zaprzestał nawalania kocykiem, gdyż okazało się, iż to nie ogień był, a gorejący anioł pański. I zabrał Mojżesz opierdziel straszliwy, bo nie dość, że anioła by ugasił, a ponowne rozpalenie anioła prostym nie jest, to jeszcze pańskiemu aniołowi skrzydła potargał. I anioł Mojżeszowi nakazał zdjęcie sandałów, aby buciorami w owczych kupach upapranymi po uświęconej ziemi nie stąpał. I Mojżesz pokornie tak uczynił, sandały zezuł i obok siebie postawił. Ale anioł chyba bardzo wkurzony był na Mojżesza, bo mu jeszcze laskę w węża zamienił i białego trądu na rękę nie poskąpił. A potem mu jeszcze nagadał i zniknął. I Mojżesz już nawet się zaczął trochę uspokajać, bo i trąd mu przechodzić zaczął i wąż gdzieś spierdzielił, nie ukąsiwszy go, kiedy okazało się, że owce teścia zeżarły mu sandały. I tego było już za wiele. Mojżesz się wkurzył potężnie i na bosaka z nadpalonym kocykiem ku teściowi się udał, wtłukł mu, a potem do Egiptu podążył i cudów różnych narobił.